Dzień dobry. Przede wszystkim też chciałbym zacząć od podziękowań dla naszych kibiców i nie tylko za dzisiaj, ale za te wszystkie mecze, które prowadzę tą drużynę, bo czujemy bardzo duże ich wsparcie i no, tworzą niesamowitą atmosferę, ale też dają nam drużynie naprawdę dużą energię do gry, także bardzo im za to dziękuję. Mam nadzieję, że dalej będziemy ciężko pracować, żeby ten kredyt zaufania u nich mieć i tyle. No co, na pewno jesteśmy przede wszystkim szczęśliwi, że wygraliśmy, bo to jest kluczowe w podsumowaniu tego spotkania. Uważam, że naprawdę pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Oczywiście mówimy tutaj w kontekście 3 strzelonych bramek, ale naprawdę no, mieliśmy kontrolę przez całe 45 minut, nie dopuszczaliśmy przeciwnika do sytuacji, nieźle nam funkcjonował pressing, nieźle nam funkcjonowała organizacja w obronie. No i przede wszystkim byliśmy konkretni pod bramką, strzelaliśmy bramki, także no, chwała za to drużynie i wielkie brawa, bo pierwsza połowa była naprawdę kapitalna. Zdaję sobie sprawę, że druga połowa to nie było to, co byśmy chcieli, no ale bardzo trudno jest takim meczem zarządzać po 45 minutach taki, jaki mieliśmy i przy takim stanie, który mieliśmy. To jest bardzo trudny moment dla zawodników i bardzo trudny moment, proszę mi wierzyć, dla trenera, bo niby wszystkim na stadionie się wydaje i w głowach się pojawia taka myśl, że już jest po meczu, a to jest błędne koło, nie jest po meczu. Dlatego w przerwie meczu mocno rozmawialiśmy na ten temat, że idziemy dalej, że idziemy do przodu, że idziemy po następne bramki, że chcemy dalej mieć tą kontrolę co w pierwszej połowie. No, życie trochę nas weryfikowało, za mało tej piłki mieliśmy, ale z drugiej strony oprócz bramki i jednej groźnej sytuacji, gdzie Miłosz Matysik dobrze interweniował w polu karnym, to wizualnie Warta miała przewagę w posiadaniu, ale nie kreowała z tego sytuacji bramkowych. Na koniec chciałem podziękować tutaj Dawidowi za ten mecz i też tak jakby oczywiście za ten mecz nie ma co gratulować, ale pogratulować świetnej roboty, którą wykonuje i też mówiłem zawodnikom Warty bezpośrednio po meczu, że dzisiaj przegrali, ale miejsce, w którym są i pracę, którą wykonują przez cały sezon, naprawdę to jest coś niesamowitego i też należą mi się brawa. Trenerowi, jak i drużynie i zawodnikom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadania pytań. Jerzy? No, ja nawiążę do słów właśnie pana przyjaciela Dawida Szulczka, który tutaj na konferencji może nie powiedział tego wprost, ale tak by ze słów jego wynikało, że to dość przypadkowe były te gole, które Jagiellonia strzelała, że właściwie wszystkie dane statystyczne mówiły o tym, że to był mecz wyrównany, no i że gdyby nie to, gdyby nie to, gdyby nie tamto, to by ten mecz wyglądał zupełnie inaczej. No ja odniosłem wrażenie, że Jagiellonia zagrała po prostu perfekcyjne 30 minut. No, wysoki pressing, odbieranie piłki, ta pierwsza bramka, w ogóle wyprowadzona akcja z własnej głowy, no to w przypadku tam nie było. Oczywiście samobój, no ale to też Gual nie znalazł się tam jakoś przypadkowo w tej sytuacji. Ciężko mi komentować coś, czego nie słyszałem. To jest pierwsza rzecz. Druga, no znam Dawida bardzo dobrze i wiem, że po prostu na pewno nie miał złych intencji, jeżeli tak coś powiedział. Kolejna sprawa to jest taka, że każdy trener ma prawo do opinii własnej na temat meczu, więc no ja mogę powiedzieć to, co ja uważam, a każdy trener ma swoje, ale to, co powiedziałem jeszcze na samym początku, no, ciężko mi się odnieść do czegoś, czego nie słyszałem i no tutaj tyle bym powiedział w tym temacie. To ja jeszcze nawiążę do pana słów przed kilkudziesięciu sekund o tej drugiej połowie, bo jakoś ja odniosłem wrażenie, że wy celowo gracie, tak gracie na początku tej drugiej połowy, powtarzając wariant z Płocka, gdzie przy 3-2-4-2 no, graliście właśnie w taki sposób w obronie skuteczny i jakby na potwierdzenie tych takich moich myśli, jak mi się sytuacja po tym, jak Warta strzeliła bramkę, natychmiast Jagiellonia ruszyła do przodu, nie cofnęła się, broniąc tam, żeby nie stracić drugiej bramki i za chwilę była sytuacja, gdzie przykrył słupek trafił, więc no to chyba źle odczytałem po prostu wasze intencje, skoro pan mówił, że chcieliście grać do przodu w drugiej połowie. No tak, no taki był pomysł na to, bo to jest bardzo trudny moment, to co już powiedziałem wcześniej. Prowadzi się 3-0 i w głowach pojawia się przede wszystkim orientacja taka defensywna, że bronimy wyniku. Właśnie w tym momencie trzeba patrzeć przeciwnie, trzeba patrzeć do przodu, trzeba patrzeć w kontekście tego, żeby mieć dalej kontrolę nad meczem poprzez posiadanie. To, co mieliśmy w pierwszej połowie, czyli no mieliśmy dużą piłkę. I to mnie cieszy, bo w tych ostatnich meczach, szczególnie na Płocku, brakowało tego posiadania. Tutaj naprawdę pierwsza połowa pod tym względem wyglądała bardzo dobrze, druga już słabiej, ale nie chciałbym, patrzymy na mecz całościowo, nie dzielmy meczu na dwie połówki, bo to nie ma sensu. Przez 90 minut strzeliśmy 3 bramki, straciliśmy jedną, zagraliśmy dobry mecz i wygraliśmy u siebie. Także idziemy dalej, dzisiaj się pocieszymy, jutro odpoczniemy, od poniedziałku myślimy już o Śląsku, bo nie chcemy się zatrzymywać na tym meczu, tylko dalej iść do przodu i zdobywać kolejne punkty. Krótko mówiąc, w szatni dzisiaj nikt nie powiedział, dobra, odtrąbione, 39 punktów wystarczy, żeby się utrzymać. Nie. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Paweł Majewski, Polskie Radio 24.pl. Panie trenerze, gratuluję zwycięstwa i też takie pytanie mam o kwestie mentalne, bo mam wrażenie, że już kiedy Pan przejął tę drużynę, to największa różnica jest właśnie w nastawieniu. Nawet jak przegraliście bardzo pechowo ten mecz w Kielcach, potem 10. minuta w Płocku przegrywacie 0-2, no i ta drużyna właściwie dopiero wtedy zaczyna pokazywać swoje takie najlepsze oblicze. No i teraz macie 6 punktów więcej i wydaje się, że to utrzymanie jest już bardzo blisko. Co Pan właściwie, przyjmując ten zespół, zrobił, jeśli chodzi o komunikację wewnątrz drużyny? Bo teraz mam wrażenie, że nastawienie jest zupełnie inne i ta drużyna po prostu gryzie trawę. Co zrobiłem? No to pytanie najbardziej chyba powinniście Państwo adresować do piłkarzy. Paradoksalnie nie zrobiłem wcale nic wielkiego. Byłem po prostu, mam wrażenie, na początku szczególnie dobrym człowiekiem i podszedłem przede wszystkim do tej grupy w szatni jako do ludzi, nie do piłkarzy. Z niektórymi te relacje się odnowiły, z niektórymi się zbudowały, bo nie wszystkimi się znałem na tej płaszczyźnie, co powiedzmy z tymi zawodnikami, z którymi już pracowałem. Także no, czasami to jest taka mała rzecz, która robi wielką różnicę i mam wrażenie, że tutaj kluczowe było to, że po prostu no, zbudowaliśmy między sobą fajne relacje i ta drużyna chce grać dla nas wszystkich, nie, że tylko dla mnie, bo ja tutaj nie jestem, jakby to powiedzieć, nie chcę tutaj słowa jakiegoś użyć, ale oni przede wszystkim chcą grać dla siebie dzisiaj. I to jest niesamowite, że dzisiaj widzimy tych zawodników, którzy pracują z przodu dla zespołu, tych, co z tyłu pracują również w ofensywie i to jest drużyna. Dlatego te mecze tak wyglądają, że w trudnych momentach jesteśmy w stanie odwracać losy meczu na siebie, na swoją korzyść, przepraszam, i rośniemy. No, rośniemy, tylko no, to jest proces i dalej musimy iść do przodu. Jak się zatrzymasz, to ktoś obok się nie zatrzymuje i się cofasz. Także my musimy iść cały czas, rozwijać tą drużynę i dalej być głodni kolejnych zwycięzców. No właśnie mówi Pan, że rośniecie. I jak Wy patrzycie teraz w tabelę, to 39 punktów, właściwie 5 punktów straty do 5. miejsca. My tak tu żartowaliśmy trochę z kolegami, że jeszcze trochę sezonu i byście o puchary chcieli walczyć. To jest Państwa zadanie. Liczenie, patrzenie na to, co może być, co będzie za ten. Nas interesuje dzisiaj Śląsk Wrocław. Ale właśnie myślicie przede wszystkim o utrzymaniu? Czy nie, tak myślimy, żeby wygrać kolejny mecz. Myślimy, żeby wygrać kolejny mecz. Po Śląsku będziemy myśleć, żeby wygrać na Legii. Potem, żeby wygrać u siebie z Krakowią i żeby wygrać w Poznaniu. Tak patrzymy na to i taki sposób myślenia doprowadza nas do punktu, w którym jesteśmy, bo dzisiaj jest przyszłość. Dzisiaj masz wpływ na to, co będzie kiedyś. Także trzeba się skupić na teraźniejszości, bo tylko na nią mamy wpływ. Okej, dziękuję. Dziękuję. Witam, trenerze. Tomasz Lubiński, ekstratrener.pl. Takie pytanie. Odnośnie pressingu wysokiego. Dzisiejsze działania w obronie wysokiej były dużo skuteczniejsze niż w meczu w Płocku, tak? I bardzo skuteczna obrona niska. Czy tak, takiej Jagiellonii możemy się spodziewać, tak powtarzalnej Jagiellonii możemy się spodziewać w kolejnych spotkaniach? I w kolejnym sezonie oczywiście. Dziękuję bardzo za pytanie i już kiedyś dostałem na konferencji naszej tutaj lokalnej pytanie o taktykę. Bardzo się cieszę, że takie pytanie padają na konferencji, bo to jest ważne. Przepraszam, bo atakują. Tak, ale nie do końca. Chciałbym, żeby tych momentów pressingowych było więcej, żebyśmy więcej byli w strefie wysokiej, żebyśmy częściej tam odbierali piłkę, bo dzisiaj ta drużyna i też moja mentalność jest taka, że chcę dominować mecz poprzez pressing. Oczywiście ja mam świadomość, że no nie jestem w stanie tego, ta drużyna, w ogóle żadna drużyna nie jest w stanie tego robić przez 90 minut na takiej intensywności. Po prostu są momenty, kiedy jesteśmy w niskiej obronie, ale chcielibyśmy też z tej niskiej obrony częściej wypychać pressing do obrony wysokiej i te momenty mamy określone, ale to potrzeba czasu na ten proces i oczywiście pracujemy nad niską obroną, pracujemy nad wysoką. Te proporcje mimo wszystko chciałbym, żeby były bardziej przyciągnięte na korzyść obrony wysokiej, ale wiadomo też dzisiaj nasza sytuacja powoduje, że też mentalnie tej obrony niskiej jest troszkę więcej, ale nie jest to też problem, bo ważne, że w tej obronie niskiej jesteśmy intensywni i też wypychamy przeciwnika ze swojej połowy i potrafimy to kontrolować, tą piłkę daleko od naszej bramki, co nie powoduje nam zagrożenia bezpośrednio w polu karnym. Czyli można powiedzieć, że trener z wolnej średniej kompletnie rezygnuje, tak? Tak, tak. Nie. To był nasz największy problem na Płocku, kiedy graliśmy szczególnie w momencie drugiej straconej bramki i po drugiej bramce przez 20 minut średniej bloku. Czyli nie byliśmy, ani nie chroniliśmy się na swojej połowie w kompakcie, ani nie graliśmy wysoko, byliśmy oderwani. Napastnicy chcieli grać wysoko, linia obrony chciała grać nisko, środek pola był troszkę zawieszony między jednym a drugim i te przestrzenie się otwieraliśmy i piłka była cały czas otwarta, nie zamykaliśmy, nie dawaliśmy presji na piłkę i przez to mieliśmy problem z Wisłą Płock, która wykorzystywała te przestrzenie. Zdecydowanie no, w mojej filozofii tej średniej obrony prawie wcale nie ma. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze jedno pytanie. Krzysztof Radziwanowski, Zarządzanie w Sporcie SGH. Dzisiaj dobry mecz, dobry dzień. Ale czy nie obawia się trener, że jeśli to się będzie powtarzało, że jeśli zawodnicy będą się dobrze prezentowali, jeśli będą kolejne wygrane mecze, to oni będą wzbudzali coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym i w praktyce trzeba będzie ten zespół budować od nowa w przyszłości? Czy nie obawiam się, że będę wygrywał? Nie. Fajnie by było, jakbyśmy wygrywali co tydzień. Czy tak jakby będzie wzrastało zainteresowanie zawodnikami? Pewnie tak, ale to też trenerem będzie wzrastało zainteresowanie. To tak żartem oczywiście. To już robota dyrektora sportowego. To żeby też dyrektor nad tym pracuje i trzyma pieczę, a to, że są przy dobrych wynikach wzrasta zainteresowanie zawodnikami, to jest normalne. No. Cieszymy się, że jak to będzie szło w tą stronę i wszyscy i tymi zawodnikami będą kluby się interesować, to znaczy, że no, zawodnicy się rozwijają i proces jest dobry, także to jest tylko dobra oznaka, nie obawiam się tego kompletnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, że wyczerpaliśmy już wszystkie pytania, także życzymy